W Komendzie Głównej Policji działa Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych, odpowiedzialne za koordynację i bezpośrednie poszukiwanie osób zaginionych w całym kraju. Ta komórka wykonuje swoje zadania prawidłowo. Policja wprowadziła odpowiednie procedury, zadbała o nowelizację ustawy, która umożliwia policjantom przetwarzanie danych zawierających kody DNA osób zaginionych. Oceniliśmy, że policja, komenda główna policji stworzyła spójny system poszukiwania osób zaginionych. Przyjęte procedury bywają niekiedy niedokładnie stosowane przez niewystarczająco przeszkolonych policjantów, którzy nie zawsze właściwie klasyfikują zaginięcia. To bardzo ważna sprawa, bo źle. Zakwalifikowana osoba, która zaginęła do niewłaściwej kategorii yy, sprawia taka niewłaściwa klasyfikacja yy, to, że niekiedy poszukiwania rozpoczynają się zbyt późno. W połowie jednostek policji stwierdziliśmy, że policjanci przypisywali yy, zaginionych do zbyt niskiej kategorii poszukiwań. Osoby, które powinny zostać zakwalifikowane do kategorii najwyższej, wskazującej zagrożenie ich życia lub zdrowia, i to by skutkowało uruchomieniem bardzo intensywnych poszukiwań. Takie osoby były kwalifikowane do kategorii niższej, co zmieniało sposób poszukiwania na niekorzyść zaginionego. Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że poszukiwanie zaginionych byłoby skuteczniejsze, gdyby szpitale były ustawowo zobowiązane do automatycznego informowania policji o przyjętych osobach o nieustalonej tożsamości. Czyli osobach nieprzytomnych albo niezdolnych do zrozumienia informacji względnie takich, które nie ukończyły 16 roku życia. Jeśli szpitale, placówki zdrowia, szeroko rozumiane, będą miały obowiązek ustawowy powiadomienia jednostek policji o takich osobach, wówczas poszukiwania będą mogły przebiegać sprawnie.